Państwa zapraszam w tym momencie do zadawania pytań naszym prelegentom. Bardzo proszę, ma pan mikrofon na stole. Michał Wichtel, pytanie do pana posła Wilka, ponieważ on, myślę, najbardziej ten temat ogarnia. Pan poseł zapowiedział koniec Unii Europejskiej. Może jest to prognoza realna, może nie. Ale ja mam takie bardzo proste pytanie. Jeśli nie Unia, to co? Czy my mamy stawiać na Europę dwóch prędkości i powrót do korzeni, czyli do EWG, czy na jakąś nową Unię na bazie Grupy Wiszehradzkiej, czy jeszcze jakaś inna alternatywa? Jednym słowem, co zamiast? Bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. To pytanie może, tak sądzę, bierze się między innymi albo nawet może głównie stąd, że nam jest wpojone przez tą całą propagandę, że poza Unią Europejską nie istnieje żadne życie. Ani polityczne, ani gospodarcze, ani żadne inne. Tymczasem tak naprawdę wystarczy chociaż odrobinkę przenikliwości i spostrzegawczości, żeby zauważyć, że to nieprawda. Jeśli chodzi o życie polityczne, to ja przypominam Państwu, że jest sobie taka instytucja już prawie zapomniana, mało kto na nią zwraca uwagi, właściwie w mediach się o niej nie mówi, która się nazywa Rada Europy. Rada Europy to jest taki twór polityczny, starszy niż Unia Europejska zresztą, który zrzesza 46 państw w tym momencie, europejskich, ale nie tylko europejskich, bo tam jest też i Rosja, jest i Turcja, jest Azerbejdżan, Gruzja, Palestyna aspiruje, Kanada jest obserwatorem na przykład, żeby było ciekawie i tak dalej, i tak dalej. I na forum tejże Rady Europy, tam jest też nawet taki odpowiednik parlamentu, to się nazywa Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, którego zresztą jestem członkiem jako delegat polskiego parlamentu i jutro zresztą tam też jadę na kolejną sesję. Rozważa się wiele tam różnych kwestii związanych właśnie z tym, co się politycznie dzieje w Europie. I to sobie żyje takim swoim życiem równoległym. Media się tym praktycznie nie interesują. Natomiast to jest bardzo dobry forum do tego, żeby właśnie tam różne takie sprawy polityczne na bazie konwencji o praw człowieka, ale też innych, tam uzgadniać, dyskutować i tak dalej, i tak dalej. Nawiasem mówiąc, na przykład chociażby Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu, to jest właśnie organ Rady Europy, a nie Rady, a nie Unii Europejskiej, o czym też się często zapomina, Komisja Wenecka, o której ostatnio też się dużo mówiło, to też jest organ Rady Europy, a nie Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Czyli forum polityczne, związek polityczny jest, jak najbardziej. Jeśli chodzi o jakieś z kolei no, związki gospodarcze, no to oczywiście chociażby mamy kraje EFTA, które skupiają takie w tej chwili Norwegię, Islandię, Szwajcarię i co jeszcze? I Liechtenstein, tak? Kiedyś tam była Wielka Brytania, być może zanim weszła do Unii Europejskiej, być może do niej też wróci ta Wielka Brytania. Więc też to życie poza unijne, ekonomicznie istnieje. Zresztą kraje EFTA mają też porozumienie z Unią Europejską i w ramach tegoż porozumienia jest Europejski Obszar Gospodarczy, w którym to wymiana towarów przemysłowych jest wolna, chyba też niektórych rolnych i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście też istnieje życie ekonomiczne poza Unią Europejską. Więc krótko mówiąc, ja się szczególnie nie obawiam rozpadu Unii Europejskiej, ponieważ jest jeszcze przestrzeń i są jeszcze możliwości, w których można się realizować i politycznie, i gospodarczo w ramach szerszych związków, co nie zmienia faktu, że też można oczywiście zawierać różne umowy bilateralne między poszczególnymi państwami, które też te postulaty realizują. Równolegle do tego wszystkiego jest oczywiście też traktat Schengen, który dotyczy przepływu ludzi, który formalnie nie ma też nic wspólnego z Unią Europejską. Więc proszę Państwa, naprawdę życie pozaunijne istnieje i ma się świetnie, tylko że no, krótko mówiąc, propagandowo jest to wszystko jak najbardziej zamilczane i o tym się bardzo mało mówi. Poza tym, no nie wiem, co wyjdzie z koncepcji Trójmorza. Niektórzy mówią, że ona jest realna, inni, że nierealna, ale też można jakoś tutaj w ramach tych państw, które mają zbieżne interesy, pewne sprawy uzgadniać. I to jest oczywiście jak najbardziej możliwe i do wykonania. Także
Także spokojnie, to nie jest tak, że w razie upadku tej Unii to stanie się jakaś katastrofa, a ten upadek moim zdaniem jest nieuchronny z kilku powodów, ponieważ Unia Europejska jest absurdem w różnych aspektach. Z punktu widzenia prawnego jest absurdem z tego powodu, o którym wspominałem w swoim wystąpieniu, że Unia Europejska reguluje wszystko, czyli narzuca poszczególnym krajom pewne rozwiązania, wszystko jedno, czy one są zgodne z miejscowymi, nie wiem, tradycjami, sposobami też przyjętymi jakimiś gospodarowania i tak nie, tradycjami prawnymi czy nie. Więc jest to narzucanie na siłę od góry pewnych regulacji, czy tego kraje chcą czy nie. Tymczasem jeśli już taki związek ma powstać i przetrwać, to przede wszystkim musi się odnosić do wspólnych zasad, jakie w tych krajach istnieją i wtedy to ma sens i wtedy to nie budzi napięć. Zresztą tak nawiasem mówiąc, to pierwsza Rzeczpospolita była na tej zasadzie urządzona, dlatego że myśmy byli przecież jako państwo krajem o różnych kulturach, różnych narodach, różnych religiach i to państwo, które to wszystko spinało razem, to było takie specyficzne państwo minimum, które wymagało tylko od swoich obywateli pewnego minimum lojalności wobec króla, przestrzegania pewnego minimalnego porządku prawnego, nie wiem, wystawiania żołnierzy na wojnę i tak dalej. I to wystarczyło, żeby być, że tak powiem, już objętych tym wspólnym władztwem, a z kolei miało to państwo na tyle dobrych wiele cech atrakcyjnych, że ci obcokrajowcy chętnie się asymilowali, ponieważ mieli dużo więcej praw i swobód niż w innych krajach. Także tak się tworzy dobre unie, tak? Dlatego ja mówiłem, że Polska jest dobrym specjalistą od tworzenia dobrych unii, ponieważ te nasze unie, one były różne, personalne, realne, krótsze, dłuższe, ale generalnie spełniały swój cel. A Unia Europejska ma jeszcze tę złą cechę, że buduje socjalizm, czyli krótko mówiąc, no, ten rozwój gospodarczy spowalnia, powoduje to, że w kraju europejskie rozwijają się dużo, dużo wolniej niż konkurenci, czyli niszczy konkurencyjność tego obszaru jako gospodarki w całości. A oprócz tego jeszcze tworzy mnóstwo tworzy mnóstwo różnych problemów, jak chociażby problem imigracyjny, którego nie potrafi rozwiązać. Więc tworzy problemy, których nie potrafi rozwiązać i w związku z tym wiele krajów, chociażby tak jak Brytyjczycy, zadają sobie pytanie, no po co nam rząd, który jest daleko, który jest od nas niezależny, który nie mamy wpływu i który nie potrafi żadnych problemów rozwiązać. Wolimy mieć swój własny, na który jakoś tam możemy wpływać, a który jest bliżej nas, który rzeczywiście reaguje szybciej i sprawniej niż ta biurokracja unijna, zresztą pozbawiona jakichkolwiek cech demokratycznych, żeby było ciekawiej, chociaż na ustach ma demokrację od świtu do nocy. Mam nadzieję, że w skrócie odpowiedziałam na to pytanie. Dziękuję. Czy są kolejne pytania? Jeśli można, chciałem zadać pytanie do prelegentów, w zasadzie do wszystkich. Jak współpraca z Chińską Republiką Ludową może wpłynąć na suwerenność Polski? To może ja odpowiem oczywiście tylko w swoim imieniu, a nie w imieniu czterech prelegentów, bo nie wiem, czy się ze mną zgadzają. Powiem w ten sposób. Współpraca z Chińską Republiką Ludową ma dwa aspekty. Po pierwsze, aspekt ekonomiczny, czyli cały, prawda, nowy, jedwabny szlak, z którego Polska mogłaby jako kraj tranzytowy czerpać duże zyski. W związku z czym, jeżeli sobie na przykład to, co mówiłem, że kwestią suwerenności realnie wykonywanej we współczesnym świecie jest potencjał ekonomiczny państwa, to jest to oczywiście jak najbardziej pozytyw. Z drugiej strony ma również bardzo poważny aspekt geopolityczny. Mianowicie moim zdaniem błędem polskiej dyplomacji całej po 1989 roku, nie, od 1018 roku jest to, że zawsze panuje wiara, że jest jeden sojusznik i trzeba, że tak powiem, słuchać tego jednego sojusznika. W latach 1839 była to Francja, potem po 1945 no to już wiadomo kto, no a teraz, że tak powiem, w polityce zagranicznej, w ekonomicznej to jest, że tak powiem, wpływ Berlina, a w polityce międzynarodowej wpływ Waszyngtonu. Myślę, że państwo suwerenne średniej wielkości, takie jak Polska, jest zainteresowane tym, aby świat był jak najbardziej wielobiegunowy i żeby miała możliwości różnego rodzaju manewrów pomiędzy wielkimi mocarstwami i wielkimi ośrodkami. Polska moim zdaniem po 1989 roku zbyt pochopnie nastawiła się, że są tylko dwa ośrodki, czyli Waszyngton i Berlin, które
Do wyboru Donalda Trumpa na prezydenta z sobą kolaborowały, w związku z czym był to tak naprawdę jeden ośrodek. Teraz po wyborze Donalda Trumpa to są dwa ośrodki bardzo silnie skłócone. Myślę, że Polska w związku z czym powinna grać na te dwa ośrodki. Powinna również nie zapominać o ośrodku rosyjskim, który jest takim samym partnerem międzynarodowym jak każdy inny. No i wreszcie, jeżeli do gry w Europie chce wchodzić ośrodek chiński, to ja powiem tak, lepiej się rozgrywa swoją własną niepodległość z czterema partnerami niż z trzema, więc ja uważam, że Polska powinna chwytać tą okazję, bym powiedział, dosłownie za rogi. Szanowni Państwo, ponieważ tak? Można też krótko? Proszę Państwa, to jest tak, jeżeli się nie jest mocarstwem, to znaczy jeśli nie można realizować samodzielnej polityki zagranicznej, no to trzeba wchodzić w różne sojusze. I tutaj bardzo cieszę się ze spostrzeżenia pana profesora, że to nie jest tak, że my musimy z każdym zawierać wszystkie sojusze. Mogą być sojusze polityczne, militarne, gospodarcze i wcale niekoniecznie z jednym państwem musimy mieć wszystkie naraz. I ja sądzę, że to jest tego typu konfiguracja, tak? To znaczy, o ile, nie wiem, sojusz militarny ze Stanami w ramach NATO jest chyba w tej chwili dla nas z tych różnych opcji najlepszym rozwiązaniem, to nie oznacza, że możemy mieć sojusze na przykład gospodarcze z kimś innym i polityczne. Chiny oczywiście w pierwszej kolejności są dla nas potencjalnie takim sojusznikiem gospodarczym bardzo dobrym z tego powodu, że jeżeli ten handel w ramach jedwabnego szlaku miałby się rozwinąć, no to nie ma szybszej formy akumulacji kapitału, którego tak potrzebujemy jako kraj, niż akumulacja pochodząca z handlu właśnie. Ale nie zapominajmy też o tym, proszę Państwa, że trzeba w tym wszystkim być bardzo twardo, stąpać po ziemi, być realistą, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której my tym Chińczykom tam wszystko udostępnimy i powiemy im, ok, budujcie sobie tutaj te wasze linie kolejowe, magistrale, huby i inne rzeczy, a my nie będziemy mieli z tego żadnych korzyści. Znaczy trzeba w jakiś taki czy inny sposób zagwarantować po pierwsze to, żeby też my jako państwo, ale przede wszystkim nasi przedsiębiorcy mieli w tym udział, w tym torcie, a po drugie też to, żeby na przykład rynek chiński, to już jest problem z Unią Europejską, no ale to osobny temat, żeby też rynek chiński był otwarty dla naszych producentów po prostu, czyli coś za coś, krótko mówiąc. To musi być gra interesów, w której obu stronom się to musi opłacać. My nie możemy im oddać wszystkiego za darmo i patrzeć tylko, jak oni się na tym bogacą, zwłaszcza, że wbrew temu, co tutaj też mówi wielu liberałów, no przecież pamiętajmy, że przedsiębiorstwa chińskie w większości, zwłaszcza te duże, to właściwie wszystkie, to nie są przedsiębiorstwa prywatne, tylko państwowe. Mali i średni przedsiębiorcy chińscy, owszem, sobie tam poczynają coraz lepiej i bardzo dobrze, ale tak naprawdę te wielkie przedsiębiorstwa, te strategiczne, to jest wszystko w rękach państwa. Więc to też nie miejmy tego typu złudzeń, że nasi prywatni przedsiębiorcy mogą się od tak po prostu dogadywać z tymi chińskimi, bo tam o wszystkim decyduje tak naprawdę ośrodek państwowy, ośrodek władzy. No i tutaj oczywiście mądra polityka zagraniczna no musi wchodzić w grę, żebyśmy po prostu po raz kolejny nie okazali się, że jesteśmy naiwnymi, którzy tylko pozwalają innym się dorabiać, a my na to patrzymy z daleka. Dziękuję. Dziękuję, ponieważ nasz czas dobiega już końca, poproszę pana prezesa Janusza Korwin-Mikke o krótkie podsumowanie. Dziękuję bardzo. Ja chciałem podziękować wszystkim prelegentom i sobie też, wszystkim Państwu za obecność. Tak podsumowując, no trochę rozczarowuje mnie taki brak pewnej precyzji w tym wszystkim, no bo suwerenność, tak jak się to mówiło, co profesor Wielomski nazywa suwerenność teoretyczną, to była suwerenność i nie ma większej lub mniejszej suwerenności. Albo się jest suwerennym, albo się nie jest suwerennym. Nie ma. Natomiast to, co pan profesor Wielomski nazywa suwerennością praktyczną, chodzi mu o niezależność i to jest właściwe słowo. Suwerenność teoretyczna to jest pojęcie prawne, a suwerenność praktyczna to wykonywanie w praktyce przez władze państwa tego, co uważają za słuszne same. No więc to jest niezależność oczywiście. Tak. Niezależność i to po co tworzyć nowe byty. Także na pytanie o wpływ Chin na polską suwerenność, to powiedziałbym krótko, żadna. Prawda?
istnienie Chin nie ma żadnego wpływu na suwerenność polską. Natomiast chciałbym przypomnieć o jeszcze jednej rzeczy, której zabrakło mi. Natomiast jeszcze jedna rzecz, której mi zabrakło, to jest wypuklenie pewnej rzeczy, która państwo jesteście karmieni fałszem. Otóż PRL była państwem suwerennym. Prawo stanowione w Moskwie nie miało zastosowania w Polsce. Ona była państwem niezależnym. Musiała się bać Rosji oczywiście i tak dalej. Natomiast trzecia Rzeczpospolita nie jest państwem suwerennym. Jesteśmy tylko autonomiczną częścią Unii Europejskiej. Prawo unijne ma pierwszeństwo przed polskim i Unia może, nie oglądając się na nas, nam prawo narzucać. I jak słusznie zauważył poseł Wielomski, tylko tłumaczymy to prawo. Ja tu w tym Sejmie bywam na komisjach i tam rzeczywiście na komisjach się tylko sprawdza, czy już na czas zostało prawo unijne wdrożone w Polsce. I to wszystko, co tu się w komisjach sprawdza. Także jesteście karmieni cały czas, że PRL była państwem niesuwerennym. Nie, była jak najbardziej suwerennym. Gdyby nie była suwerennym, to nie moglibyśmy na przykład oskarżać władców PRL, że zrobili to źle. No bo co mieli zrobić, jak byli niesuwerenni, prawda? Nie, oni byli suwerenni i na przykład władze Węgier mogły wypowiedzieć posłuszeństwo Związku Sowieckiego. Władze Jugosławii mogły wypowiedzieć, władze Albanii mogły wypowiedzieć. Albanii się udało, Jugosławii się udało, a Węgrom akurat nie, prawda? Ale mogły to zrobić, narażając się na konsekwencje, prawda? Ale mogły to zrobić. Natomiast to, że PRL na przykład nie wypowiadała, nie ogłaszała jakieś takie wyjścia z Układu Warszawskiego, wynikało po prostu z tego, że klasa polityczna Polski wiedziała, że bez straszaka z Moskwy to ją zaraz obalą, prawda? Cała siła rządzących w Polsce była taka, że grozili, że jak nie, to przyjdzie zły Iwan, prawda, i to lepiej rządzimy. A po drugie wynikała stąd, że Stalin zamontował bardzo poważny straszak pod tytułem: jak będziecie niegrzeczni, to zrobimy to samo, co z Austrią czy z Ciminy. Czyli krótko mówiąc, zawrzemy porozumienie z Niemcami, oddamy im ponownie ziemie zachodnie, prawda? Za przyjaźń z Niemcami mamy was w nosie. Także ta obawa cały czas istniała i z tego powodu władcy PRL mało podskakiwali Sowietom, prawda? Ale było to państwo suwerenne jak najbardziej, w odróżnieniu od III Rzeczypospolitej. Jest dokładnie odwrotne, niż państwa karmią od dziecka w przedszkolach, szkołach i tak dalej. Suwerenność tej chwili Polski nie istnieje. I to profesor Wielomski to bardzo dokładnie podkreślił, że naszym państwem się rządzą z Unii Europejskiej, czyli nie naszym państwem. Państwem jest Unia Europejska, ona ma poczucie suwerenności, natomiast nie ma tego, co pan mówi, czyli ducha. Nie ma tego ducha. Oni niby zyskali tę władzę, taki wielki potwór, ale on nie ma tego ducha bojowego. Także szczerze mówiąc, możemy sobie trochę podsekiwać, gdybyśmy my mieli tego ducha. Ale formalnie rzecz biorąc, no to suwerennym jest w tej chwili Bruksela. Dziękuję za uwagę wszystkim.